sanatorium i szpital w Bilic, dzisiaj opuszczone, były świadkami burzliwej historii ubiegłego stulecia. Zbudowane w końcówce XIX wieku, lśniły nowością, zachwycały wykończeniem i leczyły gruźlików. Niewątpliwie w każdym innym szpitalu, skazanych w tamtych czasach na śmierć. Wraz z wybuchem I wojny światowej, zamiast cywilów, leczono tu żołnierzy armii cesarstwa niemieckiego. Między innymi Adolfa Hitlera, który po pamiętnej bitwie nad Sommą został przyjęty tutaj z ranną nogą. W międzywojniu ośrodek znów służył cywilom. Aż nastała II wojna światowa. Szpital zaadaptowano dla wojskowych Wehrmachtu, a w 1945 roku przejęła go Armia Czerwona na całe 50 lat. Dziś obiekt ten można zwiedzać, tylko nigdy nie wiesz, co czeka na ciebie za rogiem. Dotarliśmy do ścieżki zbudowanej w koronach drzew. Rozciąga się ona pomiędzy dawnymi szpitalami dla chorych na choroby płucne. Był tutaj taki rozsądny podział, bo osobno byli najciężej chorzy, osobno lżej chorzy, a jeszcze osobno zdrowi. I oczywiście była selekcja, bo mężczyźni byli w oddzielnych gmachach jak kobiety, więc jednym słowem przewalone. Jedną z największych atrakcji tutejszego kompleksu jest możliwość zwiedzania opuszczonego szpitala. Szpital służył przed wojną gruźlikom, w trakcie wojny został przejęty przez Armię Czerwoną, która tutaj z jednej strony leczyła swoich żołnierzy, z drugiej wywiozła cały sprzęt, bardzo nowoczesny jak na ówczesne czasy, ale jednak mnóstwo tego wszystkiego się tutaj zachowało i można to zwiedzać, wrażenia są niesamowite. Kuracjusze mieli tutaj naprawdę świetnie, mieli pyszne jedzenie, a wspaniałe widoki, dużo czasu spędzali na powietrzu przymusowo i to wszystko za darmo. I to nie dla najbogatszych, tylko dla robotników z Berlina, który się wtedy szybko industrializował i było zapotrzebowanie na leczenie chorób płucnych. Robotnicy mieszkali w słabych warunkach, a często w domach z mokrymi tynkami, oddychali wilgotnym powietrzem, pyłami przemysłowymi, dlatego prawie co trzeci z nich umierał na płuca. W związku z tym powstał tutaj bardzo nowoczesny, jak na ówczesne czasy, szpital specjalizujący się w chorobach płucnych, zwłaszcza gruźlicy. Od początku był pomyślany tak, żeby spędzało się tutaj czas jak najprzyjemniej. Widoki były świetne, pokoje ustawione na południe, tak żeby było dużo słońca. Jak się dowiedzieliśmy, umierało tutaj rocznie około 20 osób, a 1000 osób opuszczało szpital w znacznie lepszym stanie zdrowia niż kiedy tutaj przybywali. To sala kąpielowa, która była wyłożona najdroższą porcelaną, tak żeby kuracjusze czuli się tutaj swobodnie, przyjemnie, a bakterie nigdzie się nie osadzały, tylko spływały po tych wszystkich zaokrągleniach. Thank you.
My zwiedzamy ten obiekt za dnia i już czujemy się czasami, jakby mijający nas ludzie wyskakujący z rogu byli duchami, ale jak się dowiedzieliśmy, można tutaj również zwiedzać nocą z latarkami. Wejdę na sekundę dosłownie.